Jako dziecko uwielbiałam sport. Najlepszą zabawą było dla mnie bieganie, skakanie i wszystko, co wymagało dużych pokładów energii. Pamiętam, gdy wspólnie z moją koleżanką poczytałyśmy coś o joggingu. Nie miałyśmy dużej wiedzy, czym to jest. Wyczytałyśmy w jakimś czasopiśmie, jak się do tego przygotować. Wymagało to porządnej rozgrzewki. Wzięłyśmy się szybko do roboty. Przysiady, pojacyki, podskoki. Przysiady, pojacyki, podskoki. Przysiady, pojacyki, podskoki. I na tym się skończyło. Byłyśmy tak zmęczone rozgrzewką, że nie miałyśmy już siły biegać. Rodzice, z tej strony Niszka. Witam Was w podcaście Rodzice Rosne. W tym odcinku razem z Krzysztofem Sołdonem, fizjoterapeutą, porozmawiamy o tym, jak ważny jest ruch w rozwoju dziecka. Dzień dobry Krzysztofie. Witam Was serdecznie, witam Ciebie, cześć. Zacznę od pytania, czy ruch jest mało ważny, średnio ważny, czy bardzo ważny? Ruch jest bardzo ważny, wybieram bramkę numer 3. Brawo, wygrałeś. Nie da się przecenić roli ruchu w życiu dziecka, w jego rozwoju od najmłodszych, od pierwszych właściwie jego dni. Sami dobrze wiecie, że dziecko prezentuje taką aktywność spontaniczną praktycznie od momentu urodzenia dalej w pierwszym roku życia dziecka zachodzi bardzo wiele procesów właściwie które definiują jego dalszy rozwój a mianowicie kończy się rozwój jego kory mózgowej czy cewy nerwowej całej którym mniej więcej kres sięga tak gdzieś trzeci piąty rok mamy wielką reorganizację kory mózgowej dlatego też nie pamiętamy wcześniej nie mamy świadomych wspomnień z okresu do momentu reorganizacji ponieważ mózg się jeszcze rozwija i na prawidłowy rozwój tegoż mózgu bardzo ważny wpływ ma ruch. Dlatego, że ruch pozwala między innymi. Ale w pigułce streszczając to na wytworzenie prawidłowego połączenia i koordynacji pracy obu półkul. I tu szczególnie Was uczulam na proces raczkowania, który właśnie angażuje przeciwne strony ciała w różnych wzorcach, czyli mamy prawą rękę i lewą nogę. Tak? Przez co zmusza półkulę mózgu dziecka do komunikowania się, a prawidłowa komunikacja między półkulami mózgu warunkuje potem prawidłowy rozwój na przykład funkcji uczenia się jest on dla nas, dla naszych dzieci właściwie bardzo ważny. Czyli na etapie bycia niemowlęciem, cieszyć się, gdy dziecko rusza się, raczkuje, jest cały czas ruchliwe, energiczne. Powinniśmy się bardzo cieszyć. Wiem, że tutaj mamy na pewno się nie zgodzą ze mną i szukają jakiegoś ładnego przymiotnika, żeby mnie określić, dlaczego trzeba się cieszyć z tego, że dziecko mi wyjmuje wszystko z dolnych szafek, jak raczkuje. Ale tak, powinniśmy się cieszyć. Ten proces raczkowania jest bardzo, bardzo ważny. I naprawdę, im dłużej utrzymacie dziecko w tym okresie raczkowania, i monochętnie chętnie raczkuje, tym te półkule są lepiej, mówimy, Zintegrowane, więc nie denerwujcie się na to dziecko. Po prostu będziecie spędzać długie godziny na wycieczkach w marketach w poszukiwaniu najbardziej skutecznych blokerów do szafek, ale dla dziecka, dla jego rozwoju jest to bardzo, bardzo korzystne. To, co mnie zastanawia, to że często rodzice, właśnie gdy jeszcze dziecko jest niemowlęciem, zastanawiają się, kiedy zrobi pierwszy krok, wyczekują, a potem, kiedy już zaczyna chodzić, to mówią: Nie biegaj, zatrzymaj się, to dziecko jest ciągle w ruchu, ja już nie mam siły. No to jest właśnie dziwne, że najpierw oczekujemy jednego, a potem chcemy od dziecka czegoś kompletnie odwrotnego. Dziecko ma potrzebę wrodzoną ruchu i czuje, że jest to dla niego dobre, dlatego powinniśmy mu to umożliwiać. I zwróćcie uwagę, kochani rodzice, że bardzo często jest tak, że jeżeli to wy nie będziecie nakłaniać dziecka do innego rodzaju aktywności, na przykład oglądania bajki, na przykład dania telefonu, to dziecko samo z siebie z automatu wybierze aktywność fizyczną. Ono będzie chciało biegać, ono będzie chciało się bawić, będzie robić fikołki, będzie robić chociażby głupie pieminy, które też są bardzo ważne z punktu widzenia odruchów, więc dajcie mu to po prostu robić. Nie ograniczajcie wy, nie, nie, wy nie zakładajcie po pierwsze jakby ram na jego aktywność, bo ono spontanicznie będzie ją prezentować. To prawda, potwierdzą twoje informacje, dlatego, że mój czteroletni syn zawsze wybiera zabawę na podwórku, bieganie, szaleństwo niż nawet bajkę. Ja czasami chcę mu na 20 minut dla świętego spokoju włączyć bajkę, ale woli wejść na podwórko i cieszę się, dlatego, że wiem, że starsze dzieci już niestety coraz Coraz mniej chętnie wybierają ruch. Jasne, i to jest bardzo, bardzo dobrze. I faktycznie tutaj podniosłaś właśnie ten problem, że to my, jakby, formatujemy ten sposób aktywności dziecka. Bardzo często formatujemy ten sposób aktywności pod nasze potrzeby, tak. a nie pod potrzeby dziecka, a jest to zasadnicza różnica. Pamiętajcie, że aktywność fizyczna odnosi się per se do narządu ruchu, ale nie tylko. Pamiętajcie, że ona podnosi odporność, działa przeciwnowotworowo, poprawia czynności, czy właściwie funkcje poznawcze i funkcje uczenia się. Więc ten ruch jest bardzo, bardzo ważny. Dlaczego wszyscy zapominamy na przykład o układzie krążenia, o układzie odpornościowym, o układzie trawiennym, który również, mówiąc kolokwialnie, działa na ruch. Działa po prostu na ruch. Więc dajmy tym dzieciom się ruszać. A to, że on czy ona się przewróci, złapie siniaka czy rozbite kolano. Czy pobrudzi rajstopki czy spodenki. Czy pobrudzi rajstopki czy spodenki, nic które z i tak za moment wymienicie, bo rośnie draniak na drożdżach. To naprawdę nic się złego nie stanie, a dziecko będzie miało z tego ogromną ilość benefitów. I obecnie i na przyszłość, bo zaszczepicie w nim jakby chęć do kultury fizycznej, do uprawiania aktywności, i za kilka lat będzie to dla niego zupełnie normalne. Dlatego, żebyście nie wpadli w kolejną pułapkę, to co przed chwilą powiedziałaś, że od momentu jak wstanie, każemy mu siadać, a potem trafiacie do gabinetu z dzieckiem dwunastoletnim i się dziwicie, że on tylko siedzi. Więc tutaj troszeczkę musimy my położyć jako rodzice nacisk na to, żebyśmy zebrali plon tego, co sami siejemy. Więc dajmy im się ruszać. Jeżeli chcą, super, przewróci się, fajnie. Będzie miał rozumienie tego, że coś musi poboleć, a potem przestanie. Chociażby tego, że w życiu czasem trzeba się przewrócić, a potem trzeba się otrzepać, wstać i iść dalej. I to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo budujące. Zwróćcie uwagę, że dzieci, które uprawiają aktywność fizyczną regularnie w formie jakiegoś sportu, na przykład, mają też lepsze wyniki w szkole. Mają mniejsze problemy na przykład z zachowaniem i z reguły mają po prostu wyższe osiągnięcia. To prawda, moja córka, chociaż to jest dowód anegdotyczny, ale myślę, że znajduje potwierdzenie też w innych przypadkach, uczyła się w gimnazjum sportowym, bardzo intensywnie uprawiała sport i miała naprawdę świetne wyniki, też szkolne. Czyli rozumiem, że powinniśmy się wyłącznie cieszyć z tego, kiedy nasze dziecko jest w ruchu, biega, skacze, kręci się. Nie jest to żaden powód do niepokoju, a jedynie do radości. Oczywiście, wszystko ma swoje granice pamiętajcie, że natura kocha równowagę i mamy pewne normy przyjęte dla zachowania dzieci również. Jeżeli wasze dziecko jest nadruchliwe, czyli do każdego nowego miejsca, do którego wejdzie, musi wskoczyć na biurko, zrzucić książki z szafki, przejrzeć wszystkie szafki, powyjmować szklanki, wszelkie talerze i zastawy, to jest troszeczkę za dużo i wtedy faktycznie, jeżeli macie takie poczucie, że jest to troszeczkę za dużo, zawsze skontaktujcie się ze specjalistą. Nie idźcie w systemy typu, że wyrośnie, że tak ma. Jeżeli czuje że coś jest nie tak, i tu szczególnie do Was mamy, ponieważ Wy macie taki zmysł dodatkowy, którym Was natura obdarza, że widzicie i tak patrzycie i macie wrażenie, że coś jest nie tak. Korzystajcie z porad specjalisty, tego ruchu może być za dużo. Jeden przykład to jest ta jakby strefa, która wynika z samego tego, że coś tam się dzieje nie tak, a druga strefa znowu wynika z nas, dorosłych. Pamiętajmy, że istnieje zespół młodego mistrza, który również jest niekorzystny. Kiedy próbujemy. Za pośrednictwem naszego dziecka realizować nasze jakieś niespełnione marzenia. I wtedy mamy problemy tego typu, że dziecko chodząc do szkoły i spędzając naście godzin tam w szkole, dochodzi do tego, że ono jeszcze w ciągu tygodnia ma na przykład 7 treningów, bo musi być mistrzem, i nieważne, czy on jest wypoczęty, czy ma kontuzję, czy nie ma kontuzji, on musi być mistrzem. Więc znowu tutaj piłka po naszej stronie, jednak mimo wszystko zwróćcie uwagę, zastanówcie się, jeżeli wprowadziliście tą aktywność, jest ten sport świetnie, jest regularny, super, ale czasami. Sami stańcie z boku, wyjdźcie z własnych butów, z własnej skóry i popatrzcie, czy to dziecko chce to robić, czy chce to robić, bo wy chcecie, żeby ono to robiło. A tym bardziej, jeżeli są to już takie naprawdę bardzo zaawansowane i bardzo intensywne treningi, które wręcz się kończą bardzo wcześnie kontuzjami. Bo nie jest w tej chwili też rzadkością, żeby dzieci 12, 13, 14-letnie przychodziły już ze zoperowanymi kontuzjami, na przykład kolana, bo on musi być piłkarzem. No nie, nie musi. To, że tata że chce, żeby on był piłkarzem, bo tata chciał, ale nie mógł, to nie znaczy, że jego syn musi. Tak? A jeżeli my operujemy kolano wieku od 15, no to to jest przepustka na całe życie. Więc pamiętajcie o tym, że to troszeczkę piłka po naszej stronie, ale aktywność spontaniczna dziecka jak najbardziej, zawsze mile widziana i nie ograniczajmy jej samo zdrowie. Ale czy jesteś w stanie określić, jaka jest wskazana częstotliwość i czas trwania aktywności fizycznej u dzieci? No, i tutaj większość z Was prawdopodobnie puchnie się w głowę, ale powiem wam tylko dla mojego bezpieczeństwa, że to są wskazania czy wytyczne WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Dziecko powinno dziennie przejść 6000 kroków minimum, dzieci i młodzież. Minimum, minimum ale słuchajcie, bo często wyznacie te wytyczne, tylko nie czytacie do końca. Kroków w co najmniej umiarkowanej intensywności. Czyli to dziecko nie ma chodzić po korytarzu, to nie są kroki, które ono, że tak powiem, wykonuje chodząc po domu czy po mieszkaniu, tylko umiarkowana intensywność, czyli musi się, jak, jak to sprawdzić, no co to jest umiarkowana intensywność? Lekko musi się podnieść czynność oddechowa, czyli szybkość oddechów musi się zwiększyć, on musi się troszkę spocić. Tak? Czyli to musi być ta mierzalna utrata energii, a nie po prostu człapanie. Więc pamiętajcie, że nawet jeżeli macie ten krokomierz, czy dziecko ma tam w telefonie, czy w innej formie, i on spełnia ten warunek, to on go tylko spełnia ilościowo. A pamiętajcie o tym, że musi go spełnić jakościowo. To musi być przynajmniej umiarkowana. Aktywność, intensywność tych kroków tego wysiłku. A jeżeli chodzi o faktycznie wysiłek robowy, to uwaga, uwaga, drodzy Państwo, minimum 60 minut dziennie. Dziennie, minimum. Także, kochani, naprawdę jest o czym pomyśleć. Jest o czym pomyśleć. Ja pamiętam, że przez całą podstawówkę chodziłam do szkoły piechotą razem z koleżankami i kolegami po dwa kilometry w jedną stronę i to było dla mnie absolutnie normalne. I pamiętam, że kiedy sama zaczęłam być mamą, to często na początkowo podwoziłam dzieci pod samą szkołę, ale na szczęście się otrząsnęłam z tego i bardzo często po prostu chodziliśmy razem piechotą. Bo teraz mamy takie czasy, że gdzie możemy podejść, tam podjedziemy. Niewątpliwie jest to impact czy taki ślad cywilizacyjny na nas. I oczywiście, kochani rodzice, tu absolutnie się nie oburzamy. Ja wiem, że wy chcecie dla tych dzieci lepiej, ponieważ wychodziliście na pieszo, a on jeździ samochodem. I to jest lepiej. No nie jest lepiej. To nie jest lepiej, bo ten ruch jest dobry. Ruch nie, to zdrowie. Ruch to zdrowie. I pamiętajcie, że zdobycze cywilizacji są bardzo fajne i bardzo dobre, ale nie w kontekście ewolucyjnym dla nas. I dzieci powinny się ruszać. Tak naprawdę to, że wy zawozicie je wszędzie, dosłownie wszędzie, to nie jest do końca tak, że wy robicie im lepiej niż wy mieliście. Ja wiem, że chcecie dla tych dzieci jak najlepiej i to wam kieruje, ale pamiętajcie, że za dobrze robi najczęściej bardzo źle. I rozleniwiacie układ ruchu i nie tylko układ ruchu, ale też same dzieci. Pamiętajcie, że dziecko musi spotykać się z wyzwaniami, nie tylko w narządzie ruchu, ale w ogóle. A jeżeli my robimy wszystko za, no to możemy spodziewać się niestety, ale jakichś tam kłopotów. Czy mógłbyś przekazać słuchającym nas rodzicom jakieś przykłady aktywności fizycznych dla dzieci, zachęcających do codziennego ruchu? Tutaj powiem rzecz bardzo ważną: naprawdę nigdy nie dość mówić o tym, że dzieci uczą się z tego, co widzą, nie z tego, co słyszą. Jeżeli wy aktywnie spędzacie czas, to dziecko na pewno z wami ten czas aktywnie będzie chciało spędzać. Jeżeli to jest jazda na rowerze, zróbcie z tego tradycję. Jeżeli dziecko chce chodzić na basen, proszę bardzo, zróbcie z tego tradycję. Dobrze by było, żeby ta forma aktywności ruchowej była po prostu dla dziecka atrakcyjna. Więc nie róbcie czegoś takiego, że fizjoterapeuta, czy tam lekarz, czy w magazynie napisali, że basen to jest w ogóle taka rewelacja, że on wszystko leczy, na wszystko pomaga i jest po prostu najpiękniej i moje dziecko będzie pływać. Nie. Twoje dziecko na przykład woli jeździć na rowerze. Jeżeli mamy do wyboru na siłę wrzucać go do basenu i budować w nim awersję do aktywności fizycznej na przyszłość, a jeździć z nim na rowerze, gdzie on tą dawkę ruchu ma... A może za trzy miesiące nagle zapała miłością, ognistą, kwiecistą do basenu? Tego nie wiem, bo są dzieci, rozwój jest bardzo dynamiczny. To wolimy tą aktywność fizyczną w formie, jaką dziecko lubi i jakiej po prostu chce. Czyli nie czynimy z ruchu obowiązku, przymusu, tylko przyjemność. Oczywiście. I nagradzamy tą przyjemność i staramy się pokazywać pozytywne strony tego, jak, co ten ruch nam daje, dlaczego ta aktywność fizyczna jest dobra i budujemy w dzieciach dobre nawyki i pozytywnie je wzmacniamy. To nie może być na takiej zasadzie musztry, że wstajesz, to ćwiczysz tyle, bo tyle trzeba, bo tam pisali, że 15 minut to jest wartość dobra do ćwiczenia. Nie, musi być to dla dziecka atrakcyjne, wręcz fajne. I zobaczycie, że jak wprowadzicie to w sposób atrakcyjny i dla dziecka przyjazny i wesoły, to ono będzie was pilnować, że teraz to jeździmy na basen, a ja już się nie mogę doczekać soboty i już będą liczały dni, kiedy znowu na ten basen pójdą, a dzisiaj to zrobiłem to, a dzisiaj zrobiłem tamto, a dzisiaj widziałem to. Rozmawiajcie o tym z dziećmi. Kwalcie za sukcesy. Bądźcie z nimi jakby w tym, w tym całym procesie, w tej aktywności fizycznej i one to przyjmą od was ten sygnał, jako... Wskaźnik jako drogowskaz, że to jest ścieżka, którą warto iść. Zbudujecie ten nawyk w młodym wieku i właściwie to dziecko będzie już fajnym, zdrowym dorosłym potem, tak? Wspomniałeś wcześniej o dobroczynnym wpływie ruchu na rozwój mózgu. Czy istnieją jakieś konkretne aktywności ruchowe, które mogą rozwijać mózg? Tak, istnieją aktywności ruchowe, które rozwijają procesy poznawcze, przede wszystkim integracyjne. To są aktywności ruchowe, które zakładają asymetryczne ruchy dwóch stron ciała. Na przykład chodzenie na czworaka. Gdzie angażujemy przeciwną rękę i przeciwną nogę, wszelkie ćwiczenia równoważne na przykład. One będą nam usprawniały ruch, a nawet z ostatnich badań gdzieś wyczytałem, że żonglowanie przyspiesza pracę mózgu, po prostu myślimy szybciej. Ale to znowu wiąże się z przekraczaniem linii środkowej ciała i właśnie tym naprzemiennym, w sensie obustronnym, używaniem kończyn, tak żeby pobudzić koordynację czy wzmocnić koordynację pracy obu półkul. Jeżeli półkule dobrze ze sobą w cudzysłowie współpracują, Pracują, to nasz mózg wydajniej pracuje i my jako całość jesteśmy wydajniejsi? Najchętniej pominęłabym to pytanie, bo nie chciałabym nikogo straszyć, ale może to bardziej też przemówi do wyobraźni. Jakie mogą być konsekwencje braku ruchu u dzieci? No tutaj, kochani rodzice, sporą część odpowiedzi, właściwie lwią, macie u siebie. Zobaczcie, jakie są konsekwencje braku ruchu u was. No i odejmijcie kilka lat, wasze dzieci będą miały tego typu konsekwencje wcześniej. Czyli, na przykład, nadwaga kończąca się otyłością, niewydolność mięśniowa, zaburzenia sylwetkowe, czyli trzymania postawy, które kończą się przeciążeniami, które znowu kończą się zmianami w stawach, na przykład kręgosłupa, czy w stawach obwodowych, i po prostu ból. I najzwyczajniej w świecie, choroby narządu ruchu. Cukrzyca, bardzo częste powikłanie braku aktywności ruchowej, podwyższone ryzyko nowotworów, podwyższone ryzyko udaru i zawału serca, więc brak ruchu ma tak naprawdę tylko negatywne konsekwencje. Żeby jednak zakończyć naszą rozmowę pozytywnie, to wypunktuj jeszcze raz zalety ruchu. Same zalety prawidłowy rozwój mózgu, podniesienie sprawności funkcji poznawczych, poprawienie funkcji uczenia się, działanie przeciwnowotworowe, zapobiegające chorobom narządu, narządu ruchu samego per se siebie, zapobiegające chorobom układu sercowo-naczyniowego, zapobiegające zawałom, udarom, zakrzepicom, więc ten ruch jest nam naprawdę niezbędnie konieczny. A czy dobrze zgadujesz, że również poprawa nastroju i humoru? Ależ oczywiście. Ruch od wielu lat już jest wskazaniem przy leczeniu zaburzeń nastroju. Tak oczywiście. Mamy lepszy nastrój, jak się ruszamy. To prawda. Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Była to niezwykle przydatna lekcja i mam nadzieję, że słuchający nas rodzice ze mną razem <grym> najbliższy czas. Spędzimy w ruchu i będziemy tę praktykę wcielać w życie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bądźcie zdrowi Wy i Wasze dzieci. Trzymajcie się. Cześć! Pamiętajcie, drodzy rodzice, że możecie dowiedzieć się więcej na stronie www.rosman.pl ukośnik czas juniora, o dobrym przeżyciu pierwszych chwil dziecka w szkole i przedszkolu oraz o odporności. Link znajduje się w opisie odcinka. Do usłyszenia!